Cześć, siemanko, guten morgen, Woron Kolarzyna z Nadmorza Północnego, wita was. Jak już tutaj jestem, to robię serię filmów po kolei, żeby mieć co wrzucać na kanał. A z tego względu, że pogoda nie rozpieszcza, a nie lubię jeździć w deszczu, człowiek potem mokry, musi to wszystko suszyć, nie lubię. Chciałbym wam trochę przekazać informacji na temat tego, ile mój rower został odchudzony, ale pewnie tak nie będzie, gdyż pokażę wam wagę roweru, jakim jeżdżę na co dzień. Czyli w tym przypadku mamy lemontki, liczniki, lampki, tył. Nie wziąłem, będzie bez lampki. Czyli powiedzmy, tak jak jest wyposażony normalnie w trakcie jazdy. Do tego trzeba, wiadomo, doliczyć jakiś tam bidon. To nie będziemy tego liczyć, bo wiadomo, raz mamy 1,5 litra wody, a raz tej wody nie mamy wcale. No i dochodzi jakiś tam dętka, te sprawy, to z tego co pamiętam, to moja taka paczuszka, którą mam tutaj na ramię. Ona waży z całym wyposażeniem, tam mam dętkę, pompkę, łyżki, jakiś tam multitool. To waży mniej więcej 0,5 kg, bo nawet gdzieś jakoś z ciekawości sobie sprawdziłem. Ale dzisiaj sobie sprawdzimy to, co zmodyfikowałem w nowym rowerze. No i to, ile teraz waży. Zapraszam. Dobra, to lecimy. Sceneria. Jak już wspomniałem, plażowa, chociaż jest chyba 3 stopnie i trochę jest zimno, ale nie wieje. Pomyślałem sobie, że będzie też fajny motyw na tej plaży, skoro prezentacja była na plaży. To zrobimy i na plaży taki mały przegląd, co się zmieniło. Co weszło nowego, co wyrzuciłem, to zamieniłem. Na pierwszy rzut oka na pewno rzucają wam się nowe koła Evan Lighta New Disc 38 mm wysokości stożka. Kółka zostały zamienione, gdyż w standardzie, może widzieliście już film z porównania, były koła Shimano aluminiowe ze stożkiem 19 mm. One ważyły gdzieś tam około 2 kg. Te w mojej konfiguracji z Piastą DT Suisse 350 i taki zestaw waży gdzieś około 1500 g. Do tego zostały wymienione opony. Seryjnie z rowerem były jakieś szwalbe. One ważyły 300 g sztuka. Były 28 mm, w tej chwili jest założone. A, nie zobaczymy. Są założone. Są Continentale GP 4 sezony. One ważą, jak sprawdzałem, 200 chyba 30 g, więc już mam 70. Tak, 70 g mam zaoszczędzone na jednej oponie. Czyli zestaw kołowy powinien nam dać jakieś oszczędności 650 gram. Po zimie wskoczą nam dętki lateksowe. Chyba lateksowe, one są te pomarańczowe takie. One ważą 20, patrzyłem, chyba 3 gramy. Tutaj te dętki, które były w standardzie, ja je zostawiłem. One ważą około 100 gram. Już będzie od przyszłego roku dodatkowe jakieś, no niech będzie 150 gram lżejsze koła, co na pewno przełoży się na
przyspieszenie i łatwości wjechania pod górkę. Mamy koła. Aha, zmieniłem sobie, nie wiem czy będzie widać, na kółeczka na łożyskach ceramicznych. Zmienione jest siodełko. Wiem, że prezentowałem je na przedstawieniu roweru inne. Było tam Selle Italia, ale fajnie się na nim jeździło, dopóki nie zaczęły mi się robić problemy w pachwinie, przez to, że trochę są za szerokie. Fajnie się jeździło, wygodnie, ale kurczę, no stwierdziłem, że to jest trochę węższe, spróbujemy na tym. Na tym siodełku przejechałem Zakopane, Zamość i było spoko, więc zobaczymy. Trochę jest zmieniona pozycja tego roweru, mamy inną geometrię, więc padło na to siodełko. Lżejsze od tego, które było w standardzie. W standardzie też było Selle Italia, ale ono było strasznie szerokie, więc to jest węższe i po prostu na moje kości kulszowe. Chyba. Lepiej to działa. No i tak, z przodu wiadomo, no wleciał mostek szoso po szosie, trochę dłuższy. Wleciało lustereczko. Mamy lampeczkę Bontragera, którą możecie sobie obejrzeć na moim filmiku. Zapraszam. Jak to świeci, a świeci to super. Dzwoneczek, licznik. No i dochodzi nam lemontka. Teraz tak. Producent podaje, że rower ma ważyć 8,5 kg. Jak go przywiozłem do domu, szkoda, że nie nagrałem tego, ile ważył. Jak był cały rozebrany, oryginalny, bez pedału ważył 8,420 kg. A dorzuciłem jeszcze tu uchwyt na kamerkę, dzwoneczek, chyba już mówiłem. Co? Zważmy go, zobaczmy, ile waży mój rowerek przygotowany do jazdy, czyli nie tyle co podaje producent, ale gotowy do jazdy plus to, co udało mi się zbić z wagi, czyli tak, koła, siodełko, coś tam powinno być mniej. O, ciekawostka, już chyba o tym wspominałem, że koszyki na bidony ważą jedyne 23 gramy sztuka. Haha, zapomniałbym wam dodać bardzo ważną rzecz. Zmieniłem owijkę na producenta, już wam pokazuję. Dobra, tutaj dobrze nakleiłem. Już wam tutaj pokazuję. Lizard Skins. Jest to 3,2 mm grubości owijka, która jest dla mnie po prostu mistrzostwem świata i ja innej firmy nie chcę. Do czego zmierzam? Zmieniłem jeszcze kierownicę, gdyż w standardzie była 42 cm. Niestety ja jestem chłopak wąski i kierownica wleciała z Fudzika 38 cm. Ona jest lżejsza, powinna być lżejsza około 100 gram, czyli mamy kolejny element, gdzie zeszliśmy z wagi, czyli tak, koła, kompletne z oponą, siodełko, kierownica, mostek myślę waży tyle samo, doszły nam pedały, koszyki, dzwonki, światła, licznik, no i lemontka waży jakieś 420 gram. To co? Gotowi? Sprawdzamy. Dobra, mała pomyłka, wyszło mi 20 kg, ale to nie w tej jednostce miary, co nam potrzeba. No i znowu, dobra.
Powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Widzicie tą wartość? 8,9 kg. Rower szosowy z pedałami, z lemontką, z lampeczką. Powiedzmy, dodać trzeba jeszcze z 50 gram lampki z tyłu. Rower szosowy z lemontką, licznikami i takimi innymi bajerami, gdzie jeszcze, tak jak wam mówiłem, mogę zejść z tej wagi chociażby na dętkach. Jak siodełko będzie naprawdę spoko, na siodełku lepsza lemontka. Aha, nie powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy, to wspominałem już na filmiku, jak przedstawiałem rower. Kaseta jest zmieniona z 105 na Ultegrę, więc tutaj już 70 gram jest mniej. Oczywiście musiał się wypierdzielić. Jestem z takiego wyniku mega zadowolony. 8,9. Dobry wynik. Sam fakt, że wyszedł on 8,5. Pewnie się już powtarzam. Doszły pedały. Plus lemontka, to mamy już 700 gram. Dzwonki, lampeczki, to już jest bardzo dużo. I co tu więcej chcieć? Myślę, że bardzo fajny teraz mamy secik. No kurczę, no jakbym chciał liczyć, to da się, no jeszcze więcej, no da się z kół zejść, da się, no ze wszystkiego da się zejść, da się spokojnie zejść poniżej 7 kg, ale czy to ma sens? W sporcie amatora warona kolarzyny. Dobra, dzięki wam za dotrwanie do końca. Macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Hej.